Witam w ostatnim, finałowym odcinku Deliver Us Moon, moi drodzy. W końcu dotarliśmy do tej arki, w której prawdopodobnie ojciec przebywa, więc wchodzimy, zobaczymy, musimy się dowiedzieć, o co tutaj chodzi, jak potoczą się losy ludzkości, świata, Marsa, Marsjaninki, Marsjanie, ludzie, Ziemianie, wszyscy. Nianianianie. Jo dupia! Oni się tu żyją! Zrobili sobie taki ekosystem pod kopułą. A? Nawet... Słyszycie to? Nawet zwierzęta są, ptaki. O kurde. Ty, nie mów, że tam ojciec stoi. Nie, to nie on, ale podobny. Is Isaac here? Nie mówią Isaac do mnie. Johansson? A może oni nie umieją mówić? To on! Stary! Jak ja cię przepraszam, bardzo cię przepraszam. Nawet nie wiesz, jak się cieszę. Mów. Co tu się dzieje? You got my message. Tak. Yeah. But the only bit that got through was the first word. Moonbear. Misiu Księżysiu, ja pierdzielę. Kto to tłumaczył? I would have given anything to... Isaac, Conrad here. Hey, Con. We're still low on carbon. We need about 1,000 cc's from Habitus. Oh, really sorry. Odin's dropping fast, so Miyoshi's hydrogen request takes priority. But I'll authorize your request immediately so Jill can add it to the next run. Sure thing. Thanks. Authorize the request, Argus. Is that MacArthur's ASC? Yes. I took him with me after the... He's the only people that survived. I really wish there were more, but it was dark. We've been through a lot. The division, the violence. Ule nawet mają, patrz. Our energy resources are really limited. Pasieki znaczy się, no. The only thing that we have in abundance is oxygen coming in from habitats. Besides that, we really have... No, jak są pszczoły, to będzie życie. To będą rośliny. It's so beautiful here. It looks even prettier than Earth. Yeah. A gdzie kolej i pociągi? Ta. They're not really happy to see me, are they? It's not that.
Aha. I don't think we ever expected to see anyone else ever again. No dobra, ale to oni nie zamierzają się skontaktować z Ziemią? W sumie nie wiedzą, jak to zrobić chyba. There's something I want to show you. It took a long time and more resources than I care to admit, but I guess I just couldn't let it go. Dad. O chłop. On odbudowuje dom, jaki mieli kiedyś. When you're done looking around, I've got a surprise for you in the kitchen. No taki jak w to przednio. Burza piaskowa rozdupi, no. A w sumie taki sam. Just enjoy and look around first if you want. Ciekawe czy pomieszczenie. Odbierz niespodziankę? A przepraszam, nie widziałem. So, was this something special you promised me? Stary, misia jej da. No, to było oczywiste. I think I might have oversold it. Here it is. Mooney Bear. Miś księżyś. I know you're too old for a toy bear. I made it myself. With wood grown right here. Over there, in fact. I guess I just needed it to remind me of you. It is extremely delicate, so please be careful. Not like the dozens you destroyed before. What's wrong? Don't you like it? I found all these holograms about what happened here. And what you did. Uh-huh. Oh. Alright. Nie jest tak kolorowo, stary. Jesteś przeskanowany. You must think I'm some kind of monster. Nikt w niego nie gra, Devilfish. Na Twitchu. I would understand. I think about it every day. I lost hope of ever seeing you again. I tried to stay out of it. I made so many mistakes in my life. But that day that I had to stop them both before they destroyed it all. Why didn't you choose for Rosa and Homewood? Why didn't you try to come home to us? It's complicated. You're here now. I'm never going to let you out of my sight. I'm going to keep you safe. You are here, safe. I promise. Tata się nadaje, żeby tu został i żeby już do końca zbzikował na tym Marsie. We came here to save you, right? Save me. To bring you back to Earth. You want to bring me back? But I didn't send the message for you to save me. I sent the message for you to be here with me. Cieszę się, że jesteście. Dudsi podkreślenie jest szefem od 2 miesięcy. What are you doing here? Dziękuję, Dudsi. Za 2 miesiące pozdrawiam. You want to take me back, but they'll... What was the plan?
was the plan? Ona już oszalała. Ona przyleciała go uratować, a okazuje się, że on chciał, żeby oni przylecieli tu i zostali z nim. Proszę, jak oni zdupią tą grę na koniec, to się... to wystawiam jej 1 na 10. To save us. Ark Habitas. Oxygenates. The dome. Ark Vitas, we need to thrive. I mean, if you take these away, the whole structure, the whole system collapses. But you said it's difficult to get by. The colony is stable. We made it. We made it work for all of us. I made it work for you. Please, you must listen to me, Mimba. Humanity destroyed the Earth. They'll destroy the Ark too. They'll go to the highest bidder or the strongest nation. They don't... Look at what we've achieved. A wy, widzowie? Zostalibyście na Księżycu? Czy wracalibyście na Ziemię? Was there ever a plan to save Earth? O, chyba nie. Outward nie planował nigdy. A po to zostali wysłani. Be right there. Wait here for me, please. We'll talk through it all, I promise. Chyba nie. Ja widzę po tej córce, że ona już jakby miała karabin. To by coś z nim może zrobiła. Chociaż nie, ona już tam psycha siadła. Ona już nie wie, po co ona tu jest w ogóle. Coś tam jej się przywidział. Ścinają te filmiki. We need to hide. They're coming back. Where can we go? Quick! We need to be quick. Ukryj się. Gdzie? Kurwa, gdzie? U góry! Kaj, pod łóżko! We don't have much time. We need to get out of sight. Ale kto zaś wraca? Kto? Co? Komórka. Pod schody, znowu. To samo. In the closet. Quick. Let me talk to Kathy about this. Kathy? Kevin was certain, Isaac. It's Sarah Baker. She must have taken our rover back over here. Kathy! How did they even get here, Isaac? How did they find us? She's gone. What? Kathy is gone. Where did she go? I don't know, but find her. Please. Now! Unison, my daughter, the intruder, are missing. Lock off the entrance and check every inch of the dome. Find them.
You're okay. I'm fine. Let's go. Dobra. Sarah, I know what I did. I heard it. It's all right. I heard everything. I have one too. Remember. We have to get back to Habitas. This place is swarming. Guys, I've got a bit of a situation over here. Yeah? Yeah, those colonists really don't like you stealing their rover. They're trying to get in. Okay. I brought the elevator stream boy in and threw up some barricades. Big brain move. Be careful. You need to get back here, or they're gonna stop us from leaving altogether. Yep, we need to steal another rover, sneak past a ton of colonists. We need to press on to Arc Vita. Ryan, redirect Habitas's power to Vita and... czyli będzie, moi drodzy, zmiana planów. Zostawiamy ich! Wracamy! Jezu, ta zaś... jest ranna, bo ona coś tam ma, jakąś ranę. Follow me. A, okres ma, no to wiadomo, że tylko okres ma dziewczyna, jak ją boli brzuch. Nie rozumiem tej mechaniki. A było tak ciekawie już. No już, no. Najpierw ten robot. Robot sobie stoi. Wszyscy go mogą zobaczyć w sumie. Robocik Alex. It's clear, moi drodzy, it's clear. Od tego pyłu księżycowego to powinno być już tu zawalone w masa piasku w tych pomieszczeniach. I think that facility leads to the Ark. Looks like it, yeah. How's our chances of just walking in without any hassle? Dokonaj oceny szans na wejście. Not good. Dobra, tam są ludzie. Maybe there's another way in. There's a maintenance shaft that might get us there with the korytarz serwisowy, możemy przejść. Maybe I can do something to create a diversion. But how and where? Stare pszczoły. Może coś tutaj? O! That's the pump regulator that controls the incoming oxygen from Arc Habitas. You're right. Why? Look. No one is wearing a pressurized suit. If I temporarily turn it off, everyone will be forced to suit up or get to safety. We could use that distraction to get you in there. I can use the maintenance tunnel to get to the facility unnoticed. Kathy, I don't know about this. I'll meet you at the entrance. Good luck.
pump, Ada. Let's find the terminal and shut it down. Ha! Jeszcze wspinaczka jest! No tak! Kochani moi! Przecież nie mogłoby się obyć bez wspinaczki na koniec. As fast as we can. Please, hurry up and we're forced to join their insane little cult. I'm trying, but... I gotta go. Hurry. Wszystko po przyciskam. Dobra, póki co uszkodziła to. Jedziecie, Sara. Laser jest walony. Wy, tak jak goty piszecie na czacie, musicie wczuć powagę sytuacji. Ale dymy, my friends.
Dobra, ja już wiem chyba, co trzeba zrobić. Jak wyjeżdża ten laser, to trzeba na niego skoczyć. Spokojnie. Ja już chyba wiem. Kurwa, jakby normalnie finał Half-Life'a, nie? Nie odpowiem, stary. Sorry. Stary, nie kręć mi gitary. I ja pierdzielę, jakie to jest... Czekaj. A wiecie, co to jest za misja? Trzeba wchodzić i cały czas iść w lewo. Dobra. Jeszcze do góry nie. Kocie ruchy odblokowałem. Co to? To mnie chyba gonił kosmonauta jakiś dziwny. Czekajcie. Zamykaj, zamykaj. To to mój stary jest? Ha, 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 ha! Psiu, psiu, psiu! Uruchom to. Ty se tu zostaniesz. On teraz powie, on chciał to dla nas zrobić. Nie może wrócić na ziemię. Ale by było, gdyby szło tu wybrać, nie? A tu nie ma wyboru żadnego w tej grze. Gdyby szło tu wybrać, że na przykład zostajemy czy lecimy? Stary tak wybrał. Stary wybrał. Chciał, kurde, lecieć na Marsa sam, to se poleciał sam. To teraz będzie na nim zdychał sam. Biegnij, biegnij, biegnij!
Ale w ślizg był, co? Stary, jest normalnie ta sytuacja sama, co była na początku gry. Jest ta sama sytuacja, co na początku gry. Czyli tak jak nas rozdzielono. Głupi głupek. Ja, Sara ci pomoże. Sara se poleci. Mówię wam, Sara se poleci. Ale dymy. Jo dupia, co tu się wydarzy? A niesamowite. Wiecie, co zrobił właśnie ojciec? Wyruchał tych wszystkich, którym obiecał, że na Marsie będzie super, i oni se tam żyją teraz w tej kopule, a oni se wracają. Ja pierdzielę, ten ojciec ma na sumieniu tyle wyruchanych ludzi i ich istnień, że to jest niesamowite. No, to jest moje ulubione, moi drodzy. To jest fajnie zrobione w ogóle, ten system. To jest fajnie, to mi się podoba, słuchajcie, takie uproszczone. Nie, test nieudany. Sprawdź. Nie. Aha. A, bo to trzeba... Przepraszam. Test udany. Okej. Checking air composition. Test składu powietrza w kokpicie. Wartość składu nieprawidłowa. Azot tlen 22. 78. Składanie podpór. Chyba git. Sara, vent of lines. Wentsy. Pokładowe. Pstryczek. Na ile to ma być ustawione, to nie wiem. Gdzie jest jakaś informacja? Chyba, że tak jak jest pokazane. 75.
ustaw orientację. Sterowanie przesyłane mocy aktywne. Tu jest aktywne. Dobra. Hel 3. Panie doktorant, lecę! To nie jest rakieta, to potem jest... To potem się tam odpada wszystko i to sobie potem lata jako... Nie wiem w sumie jak to się nazywa. It's good to hear your voice. What happened to the Unison colonists? It's all worked out and taken care of. Good. I love you, Imzadi. I love you too. O. Czy już sobie miłość sobie wyznają. I'm so sorry, Sarah, for everything. It's all right, Kat. You knew it was right in the end. What matters? Why did you come after me? I don't know. If you're looking for Isaac, I granted his request. He's down the corridor. Czeka w korytarzu. Thanks. Did you... No. I'm gonna tell him right now. No, on nawet nie wie, że nasza siostra, jego córka umrzyła. Pangea. Urządzenie może być największym cudem technologicznym zbudowanym przez mojego tatę. Nikt na ziemi nie uwierzy w istnienie tej maszyny, dopóki nie ujrzy jej na własne oczy. A co to ta Pangea robi w końcu? Dobra, gdzie jest stary? Stary... O kurwa. Miesza cement. On drukuje rośliny. Widzicie to? Drukarka 3D prawdziwych organizmów żywych. A no, gdyby coś takiego istniało, to ta, to by zeszło planety kolonizować. Strange. I just remember the day we born. Probably don't know this, but I almost lost you and your mother that day. Really? Yeah. When Liz was giving birth. Witnessing worst storms we've ever seen. Rolling blackouts were a common occurrence. This time the flood took out the hospital's generators. It wasn't exactly optimal, to say the least.
were born with an umbilical cord. Your umbilical cord wrapped around your neck. And your mum lost consciousness due to shock. Siema, Bordera. I was just standing there in the corner. Watching the nurses and doctors running around trying to save you both. Felt so useless. So utterly bound. Aha. Nie warto nic zrobić dla ludzkości. Tak jest. Nie potrafimy się zjednoczyć. A to jest pewne, jakby planeta miała się rozdupić, to i tak się wszyscy pokłócą. If we're hungry, we'll destroy the home if we want it for ourselves. We keep doing this to each other, to ourselves, as if somehow personal gain always triumphs unity. What are we trying to save if we ourselves just end up destroying it? I really believed what I was doing was right. But then, who says you're right? Who gets to decide that? Good to hear your voice. What happened to the Unison colonists? That, it's all worked out and, taken care of. Good. I love you, Amzadi. I love you too. No, widzę, że wspaniale się bawią pozostali. A raczej ich ciała, które... Chłop zamordował ich chyba, bo musiał. And even if there is a way of knowing that you're fighting for the true greater good, I mean, why do you have to fight for it in the first place? God, how do you stay strong through all that? Przerwało. Good. Przerwało drukowanie. I believe this is what we should do. I hope you're right. Teraz jakaś podniosła myśl. Czyli ten Jose Armando poleciał praktycznie sam drugą arką, a ci, co się mu sprzeciwiali, musiał ich unicestwić. Tu chyba się skończy po prostu gra. Nie będzie pokazany. Mission Control, this is Sarah Baker, commander of Mission Opera. The mission was a success. We're returning to Earth.
ETA is 6 months, 13 days, and 4 hours. Mm-hmm. Mission Control, please respond. This is our third attempt to reach you. Are you there? Potem będzie... Ja pierdzielę, Deliver Us Mars, a teraz będzie trzecia część, Deliver Us Earth. I teraz będzie próba powrotu na Ziemię i oto dupia, ale będzie. Ziemia is dead. A to może być ciekawe, bo jak oni wrócą, to ciekawe co zastaniemy. Keoken Interactive, moi drodzy. Ukończyliśmy grę. Keoen. A, bo to jest reżyser. Dobra, to teraz, moi drodzy, pozostaje czas na przemyślenia. Uwaga! Podsumowując całą grę, ogólnie metafora, historia tej gry raczej jest zrozumiała, chociaż na początku trochę jest zagmatwana, ale powiem szczerze, jest bardzo dobrze wyreżyserowana. Osoba, która... Poczekajcie, tylko wyciszę troszkę dźwięki. Osoba, która była odpowiedzialna za reżyserię tej gry, czyli tytułowy chyba gość, którego to jest studio, ten Coen, bardzo dobrze ją wyreżyserował, jest bardzo dobrze wykonana pod względem fabularnym, to znaczy można się przyczepiać o niektóre rzeczy, wątki fabularne, ale większość wątków została wytłumaczonych i zamkniętych, co jest bardzo ważne, bo wiele gier jest takich, że... No, tam ktoś był, o czymś było wspomniane i nie wiadomo co dalej. Pod tym względem gra była spójna, w miarę było ok i to było spoko. Przede wszystkim porusza ciekawy temat moim zdaniem, czyli właśnie niszczenia planety przez samych ludzi. I później nagle ocknięcia się, że ej, ale zdupiliśmy planetę, musimy z niej uciekać, czy by ją ratować. To jest ciekawy temat, bardzo fajny taki science fiction, poruszany w wielu książkach i filmach. Tutaj był pokazany w takiej niedalekiej przyszłości, bo to jest 40 lat do przodu. 45 lat do przodu. Czyli taka przyszłość, którą większość ludzi teraz żyjących, mam nadzieję, że dożyje. I to takie ciekawe jest dosyć. I to nie było takie science fiction totalne, że tam kosmici jacyś chodzili, strzelali się laserami w powietrzu, znaczy w kosmosie i tak dalej. To było takie całkiem normalne. I teraz tak, jeśli chodzi o wykonanie samej gry, znaczy czy mi się podoba, jak się to skończyło? Ciekawie, liczyłem na inne zakończenie, myślałem przez chwilę, że będzie tak, że ona do końca już się wkurzy na ojca, który naprawdę się zatracił w tym, on sam już do końca nie wiedział, bo on zostawił pierwszą rodzinę, wydupił, bo chciał, bo to jest tak jak z tymi naukowcami, naukowcy przeważnie są szaleni, tak? Dlatego odnoszą często sukcesy jakieś popieprzone w różnych dziedzinach. Bo są szaleni i nie boją się ryzykować. I dlatego właśnie on był na tyle jakiś popieprzony, że zostawił swoją rodzinę, żeby oddać się nauce i próbować w szczytnym celu tam prowadzić badania. Ale właśnie z racji tego, że człowiek jest tylko człowiekiem i niestety nawet jakby się miał oddać całkowicie, patrzcie, tutaj są kontrola jakości funkcjonalności, patrzcie, Polacy. Co ja jeszcze chciałem powiedzieć? Popraw gniazdko? Gdzie mam gniazdko? Nie no, mam wszędzie gniazdko. Także ja wam powiem problem. Problem tutaj był poruszany taki, że gdyby nie emocje i cząstka ludzka, to wiele rzeczy by szło bardzo szybko do przodu i ludzie by się nie kierowali uczuciami albo tym, że czy tak wolno, czy nie wolno, wiecie, takie bezduszna nauka, nie? To ludzie by to robili. Natomiast tutaj widzicie, gość kurde mógł naprawdę jakieś wielkie rzeczy zrobić, ale tu mu się w nim odezwało, nie? Że on rodzina i tu miłość, Bożeż ty mój i wróci. I wraca na ziemię, i wraca, nie? No ale jeżeli wraca na ziemię z tym wielkim wynalazkiem, to znaczy, że jest szansa na uratowanie ziemi. To znaczy, zobaczymy co z nim zrobią.
bo może go zamkną w pizdu. Ten wynalazek wywalą do śmieci. Przejmą go najbogatsi, najbardziej wpływowi. I tylko oni się uratują w swoich arkach i wydupią do Marsa, a wszyscy sobie na Ziemi poumierają. Więc ciekawe, może być druga część, kolejna część i może być tak, że będzie pokazana próba wykorzystania tej technologii na Ziemi, uratowania atmosfery. A jeśli chodzi o samą grę, fabuła oceniam bardzo wysoko, bardzo mi się podobała, tak 8 na 10 przynajmniej. Muzyka 10 na 10, udźwiękowienie tej gry jest fenomenalne i wyreżyserowanie w odpowiednich momentach, wykadrowanie, filmowe takie przejścia, spowolnienie, pokazanie, wiesz, te sceny, jak się patrzy przez tą szybę, gdy oddalasz się od ziemi. No to było bardzo dobrze zrobione. Najgorsze elementy tej gry. Mechanika sterowania postacią, drewniana i najgorsza rzecz do wypierdolenia natychmiast to jest mechanika poruszania się na wspinaczce czekanami, do wywalenia. Tutaj zrobili zbyt przekombinowaną lewym przyciskiem prawym myszy plus wsadem. Na zmianę trzeba było naciskać to, żeby się poruszać nogami i rękami. Przekombinowane, trzeba było zrobić jak w Larze Croft. Łapiesz się powierzchni i tyle, i ona sobie idzie. Idziesz w lewo, to idziesz w prawo, skaczesz spacją. Tak trzeba było zrobić. I tyle. Także niestety pod tym względem mechanicznym widać było, że to nie była produkcja AAA, bo to nie jest AAA. No jestem ciekaw, kurde. Wystawimy zaraz jakąś tam ocenę. Przyspieszyć napisy. Przyspieszymy napisy? O, już się skończyły. Zobaczymy, czy coś jeszcze będzie. Menu główne. Moi drodzy. Także zostaliśmy, moi drodzy, pozostawieni w niewiedzy, co dalej. Ale to zakończenie było przyjemne. Na tyle, że możemy się pewnych rzeczy spodziewać, co się wydarzy, a nie do końca zostawiliśmy w rozkopanej fabule po środku, nie? Czyli stanęło na tym, że jednak chcemy pomóc Ziemi. Czy warto ludzi ratować? Nie warto. Pozdro wszystkim, którzy oglądali do końca.